Panie prezesie, pierwsza najważniejsza rzecz. Straciliśmy jednego zawodnika, dość poważnego, z naszym zawodnikiem. Nie wyglądał na lekko na pomysłu, dlatego także myślę, że będzie wszystko w porządku za parę dni. Wynik pierwszy, a jak gra, bo to jest chyba najważniejsze podczas tego typu spotkania. On na pewno wymagający przeciwnik. Myślę, że mecz w dobrym tempie. Zagraliśmy dwoma jedenastkami. Każdy dostał szansę po 45 minut gry w tym spotkaniu i o to nam przede wszystkim chodziło, żeby potraktować to jako jednostkę treningową, ale też forma rywalizacji już się pojawia, także cieszy oczywiście wynik, cieszy to, że kilka bardzo fajnych akcji, myślę, że w drugiej połowie tych akcji było więcej niż w pierwszej. Było też trochę mankamentów, bo Rumunicy sobie stworzyli okazję do strzelania bramki, a dobrze bramce stosował się Janek Mucha. Mamy jeszcze nad czym popracować, szczególnie właśnie, myślę, że od soboty dyskutowaliśmy, zaczęliśmy pracować nad jeszcze lepszą komunikacją między linią obrony a linią pomocy, bo to dzisiaj trochę szwankowało. Debiut zaliczył Piotrek Bronowicz, co może pan powiedzieć o jego wstępie? Starał się i to myślę, że z tego co działo się na boisku, to wywiązał się dobrze. Chociaż był jakiś taki moment przestoju w pewnym okresie gry, gdzie oddaliśmy inicjatywę i dwójki pomocników jakby przez moment nie było. Ale generalnie no jest to pierwsze spotkanie, tutaj nie ma co wiele o tym mówić, bo każdy z zawodników, tak jak powiedziałem, dostał 45 minut, bardzo się starali wszyscy, a że pierwszy mecz z trudnym rywalem, ciężki, to należy się z tego cieszyć. W kilku poprzednich dniach, kiedy rozmawiałem z zawodnikami drużyny, mówili, że tak naprawdę rywalizacja w składzie zaczyna się od tego pierwszego meczu sparingowego i później ten skład na pierwszy mecz on tej doceny tak naprawdę krystalizuje się właśnie w tych meczach. Tych meczy jeszcze jest 6. No tutaj brakuje podstawowych zawodników kadry, czyli tak naprawdę ta walka zacznie się dopiero w Hiszpanii. Chyba różne są przypadki, bo tak jak Tomek Kiewicz dzisiaj złapał drobny uraz i może być wyłączony przez kilka dni przez treningu. Czy jak jesteśmy w okresie startowym, może nie rozgrywać jakichś ważnych dla nas meczy. Dlatego ważna jest ta szeroka kadra i zawodnicy, którzy mogą w dane miejsce wskoczyć i zastępować kolegę, który akurat grać nie może. Rywalizacja jest zawsze, rywalizacja jest i na treningach. Tutaj jest trochę inaczej, bo przeciwnikiem, który nie jest tak blisko zespołu, tak bym powiedział, nie jest kolegą zespołu, ale rywalizacja będzie i myślę do ostatniego spotkania w meczu Hiszpanii i ten skład będzie się pomału krystalizował pewnie. W Hiszpanii też kilku młodych zawodników z nami nie będzie, bo dojdą kadrowicze. Także ta rywalizacja będzie jeszcze większa. Myślę, że nie ma nic lepszego jak zdrowa rywalizacja, bo to będzie mógł wyjść w podstawowym składzie. Jesteśmy już po jednym zgrupowaniu, no to już prawie połowa zgrupowania. Nad czym jeszcze trzeba będzie najbardziej popracować? Cały czas realizujemy ten plan, który sobie założyliśmy, o którym mówiliśmy już wielokrotnie. Na temat mocą, dynamiką, taktyki sporo. Właśnie taki mecz jak dzisiaj daje nam jakieś materiały do tego, żebyśmy nad czymś pracowali. Tak jak powiedziałem, lepsza współpraca między linią pomocy a linią obrony, szczególnie wtedy, kiedy nie posiadamy piłki. Doskok do przeciwnika, wywarcie, wywieranie presji na nim. To dzisiaj nam trochę szwankowało, bo nie wszyscy jeszcze rozumieli to. Ale to pomału będziemy właśnie nad tymi elementami.